Witam serdecznie. Od 3 lat zajmuję się przełajowymi wędrówkami po lasach, znajdujących się na terenie ziemi lublinieckiej i na wschodniej Opolszczyźnie. Znajduję się w miejscu bardzo pięknym, bardzo ważnym i szczególnym, chociaż teraz, w środku zimy, na takie nie wygląda. Dlaczego to takie niezwykłe miejsce? O tym już za chwilę. Po raz pierwszy dotarłem tutaj 7 stycznia 2018 roku. Cudowna, naturalna rzeka Łomnica, która przemierza tutejsze lasy na pograniczu Górnego Śląska i Opolszczyzny. Prawdziwy klejnot na ziemi. Już wtedy wiedziałem, że wrócę tutaj nie jeden raz. Dwa miesiące później rzeka Łomnica doprowadziła mnie w to miejsce, o którym mówiłem na początku. Wspaniałe, niezwykłe i różnorodne rozlewiska, położone niedaleko miejscowości Kolonia Łomnicka. Silny mróz, który utrzymywał się jeszcze na początku marca, pozwolił mi zobaczyć to miejsce. Szedłem wtedy po zamarzniętej wodzie. To miejsce spodobało mi się do tego stopnia, że 24 lipca 2018 roku postanowiłem spędzić tutaj noc. Pamiętam jak dziś, była niezwykła. Namiot znajdował się właśnie tu, za mną. Nad rozlewiskiem spędziłem swoją pierwszą noc w lesie. Nigdy wcześniej nie przypuszczałem, że las może tak intensywnie żyć po zapadnięciu zmroku. Rozlewisko odwdzięczyło mi się czymś niezwykłym. Zobaczyłem je wtedy po raz pierwszy. Nad moją głową fruwały żurawie. Miejsce, które wybrałem na nocleg, upatrzyłem sobie znacznie wcześniej. Myślę, że było to miejsce dobrze przemyślane. Po pierwsze, drzewa, które widzicie na pierwszym planie, zapewniały mi kamuflaż przed ptactwem, które tutaj ucztowało na terenie rozlewiska. Ono jest oczywiście z tyłu. Namiot oddalony był od rozlewiska o kilkanaście metrów i osłonięty był od strony lasu niewielkimi drzewkami iglastymi. I w tym miejscu jeszcze wybrałem ważny punkt w postaci drzewa liściastego, na które łatwiej się wdrapać w razie zagrożenia, niebezpieczeństwa. A takie niebezpieczeństwo spotkało mnie rano. Poranna przechadzka zakończyła się spotkaniem z dzikiem. Bestia wyskoczyła z wody, spojrzała mi w oczy i oddaliła się pomiędzy drzewa. To było niezwykłe. Na pamiątkę tego zdarzenia przywiązałem sznurek do jednej z gałęzi drzewa, które ewentualnie miało mnie uchronić przed atakiem dzika. Na szczęście nic wielkiego się nie stało. Sznurek przywiązany przeze mnie na pamiątkę wojny psychologicznej z dzikiem już ponad 1,5 roku temu, ma się dobrze i tkwi tutaj do dnia dzisiejszego, do 19 stycznia 2020 roku. Rzeka Łomnica i rozlewisko nie dały o sobie zapomnieć. Wróciłem tutaj po roku, 24 marca 2019. Wtedy chciałem sprawdzić, jak przyroda w tym miejscu budzi się do życia. Wiosna pukała do drzwi. Kolejna przygoda spotkała mnie 0,5 kilometra w kierunku wschodnim od miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Pamiętam, 26 stopni Celsjusza, 2 czerwca 2019 roku. Rozlewisko wynagrodziło mi mękę w upalnej wędrówce.
Wtedy po raz kolejny spotkałem żurawie i postanowiłem z nimi troszeczkę porozmawiać. Witajcie, ziemianie. Tak wygląda rozmowa z żurawiem nad rozlewiskiem w samym sercu lasu. Miejsce niezwykłe, o każdej porze roku. Naprawdę warto tutaj zajrzeć. Rozlewisko znajduje się za moimi plecami. Przed chwilą byliśmy po drugiej stronie rozlewiska. No a teraz taka ciekawa rzecz, chociaż może nie związana z przyrodą, a bardziej z administracją. Zobaczcie, typowy leśny słupek, który wyznacza nam rejony, na jakie podzielony jest las. No i teraz tak, jeżeli ja jestem po tej stronie słupka, to jestem w województwie opolskim na terenie gminy Olesno. Przechodząc na tą stronę tego słupka, będę już w gminie Dobrodzień, nadal na terenie województwa opolskiego. A jeśli zrobię kroczek do przodu, będę już w województwie śląskim na terenie gminy Ciasna. Okazuje się, że GPS-y i mapy, które można teraz wszędzie właściwie otrzymać lub znaleźć, od czasu do czasu pomagają właśnie w wyszukiwaniu takich leśnych niespodzianek. Okazuje się, że mały kawałek betonu wkomponowany przez człowieka w strukturę lasu może od czasu do czasu przynieść pewne korzyści. Takie słupki są pomocne dla osób, które zgubią się w lesie. Pamiętajcie o tym, żeby nie wpadać w panikę i spokojnie kalkulować, jak rozegrać sytuację, aby z lasu się wydostać, kiedy już zabłądzicie. Za nami rozlewisko, przenosimy się w inne miejsce. W niedalekiej odległości od rozlewiska znajduje się Szczyrkowa Górka. Jesteśmy na wysokości 261 metrów nad poziom morza, ale za chwileczkę znajdziemy się znacznie niżej. Jesteście gotowi? No to lecimy. I załatwione. Spójrzcie na pagórki, które znajdują się za moimi plecami i tak naprawdę otaczają mnie dookoła, a ja siedzę w kotle. To jest piękny dowód na to, że las na niewielkiej odległości, na niewielkim obszarze może całkowicie zmienić swój krajobraz. Od rozlewiska po właśnie takie miejsce. Niesamowite zmiany wysokości i obszar, który właściwie pozostaje tajemniczy. Szukałem informacji w internecie na temat Szczyrkowej Górki, ale nie ma właściwie ani jednej wzmianki. Może wy mi pomożecie. Dlaczego stało się tak, że prawdopodobnie pagórek polodowcowy załamuje się na swoim szczycie? Moim zdaniem przyczyn można szukać na trzech płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to warunki naturalne. Być może to obniżenie terenu, to zapadlisko wynika z działalności lądolodu, który w epoce zlodowacenia przemierzał te obszary i rzeźbił powierzchnię dzisiejszej Polski. Kolejne przyczyny to oczywiście czynnik działalności człowieka. Być może kiedyś, w dawnych czasach, ktoś wyrabiał tutaj glinę niezbędną do budowy domów. Proszę zwrócić uwagę. Jest jeszcze trzecia możliwość. Niedaleko stąd, 2-3 kilometry, znajduje się była już jednostka radziecka, wojskowa. Być może właśnie stąd, ze względu na wartościowe podłoże, wydobywano kruszec potrzebny do budowy tej jednostki. Za moimi plecami mała niespodzianka. Albo ktoś to zostawił, albo ktoś to wyrzucił.
Jestem przekonany, że to jest element wojskowej infrastruktury. Właśnie tutaj, na dole. Podobne elementy widać w innych częściach Szczyrkowej Górki. Tutaj. I tutaj. Kto wie, czy nie mamy do czynienia z połączeniem dwóch sił. Siły natury i siły człowieka. Proszę zwrócić uwagę. Wyraźnie przecięta forma terenu na potrzeby wybudowanej drogi. Kto wie, może ci, którzy wydobywali tutaj cenne surowce, skorzystali tylko z tego, co dała im natura. Tego nie wiemy, ale miejsce jest bombowe. 13 stycznia 2019 roku byłem tutaj zimą, byłem zachwycony i postanowiłem trochę poszaleć. Te dwa miejsca, o których dzisiaj opowiedziałem, to zaledwie ułamek wielkiego bogactwa nagromadzonego na przestrzeni lat na terenie ziemi lublinieckiej i na wschodniej Opolszczyźnie, na tych dwóch obszarach graniczących ze sobą. To są piękne miejsca, cudowne lasy, w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Zwierzęta, roślinność, sieć hydrologiczna, ukształtowanie terenu, a nawet takie cuda jak to. Głaz narzutowy przywleczony tutaj przez lądolód w trakcie ostatniego ochłodzenia klimatu na Ziemi. To jest słynny diabelski kamień niedaleko Sierakowa Śląskiego. Naprawdę warto zobaczyć i dotknąć kawał historii. No właśnie, dlatego warto tutaj przychodzić, warto urządzać sobie takie właśnie wędrówki. Tym bardziej, że już za jakiś czas na terenie ziemi lublinieckiej przebiegać będzie droga ekspresowa S11. Oczywiście bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ważne, ale ten obszar, te piękne lasy w pewnym stopniu, w pewnym procencie zmienią się już na zawsze. Tym bardziej warto zabrać ze sobą plecak z jedzeniem, dobre buty, najważniejsze przyrządy i zwiedzać tutejsze lasy. Są trasy łatwiejsze, są też trasy, które wymagają większej ostrożności, ale jak już mówiłem wcześniej, każdy z Was na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeszcze raz gorąco zapraszam do lasu na terenie ziemi lublinieckiej, na wschodniej Opolszczyźnie. Być może kiedyś się spotkamy. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.